Sławek Mychacki, Naturalkopoland. Znajdujemy się w rejonie upraw warzyw wczesnych, Łowicz, Łęczyca. Tutaj na dużych areałach jest tradycją, że od wielu lat uprawiamy warzywa wczesne. Na polu, w którym się znajdujemy, jesteśmy obecnie w trakcie sadzenia pomidora gruntowego, który jest uprawiany tutaj pod lokalny zakład w Łowiczu z przeznaczeniem na zbiór kombajnowy. Rejon upraw wczesnych Łowicz-Łęczyca słynie z tego, że jednak mamy średnie temperatury wyższe. Lokalny mikroklimat pozwala na wcześniejsze wejście z uprawą polową. Dlatego też tutaj decydowaliśmy się na sadzenia pomidorów już 2 tygodnie temu. Tu właśnie na tym polu widzimy, że pomidory zostały nasadzone przed weekendem majowym i przeszły wszystkie stresy, które były w tym czasie możliwe. Podczas tych ostatnich 2 tygodni, jak rośliny są już posadzone, mieliśmy 2 fale przymrozków, z którymi tutaj rolnik sobie poradził takimi metodami gospodarczymi. Pierwsza fala była bezpośrednio po posadzeniu roślin do gruntu w okolicach 1-2 maja. Wówczas w momencie krytycznym stosowane były takie metody jak podlewanie, zraszanie roślin w momencie właśnie zjadu temperaturowego. Jak również pole było odymiane zwyczajnie dymem podczas właśnie nocy, żeby zniwelować działanie mrozu. Lokalne spadki tutaj były na poziomie -2, -3 stopnie, co dla pomidora jest bardzo stresujące i jak widać tutaj na roślinach mamy pełne oznaki uszkodzeń, takich poparzeń powierzchniowych. Tu na tej roślinie na przykład widać bardzo mocno poparzenia przymrozkowe. Łodyga jest przebarwiona, tutaj na liściach jest dużo takich objawów złego pobierania składników pokarmowych, jak również zwyczajnie uszkodzeń pochłodowych. No i co istotne jest w tym momencie, żeby roślina nie przemarzła, to po pierwsze, a po drugie ona musi mieć czego się regenerować, dlatego ten korzeń, o którym tu mówiłem wcześniej, jest tak bardzo istotny, żeby jednak zadbać o rozwój tego korzenia. Wielu producentów na tą okoliczność kupuje rozsadę w większej kostce po to, żeby tą masę korzeniową wsadzoną do gruntu jednak zwiększyć. Ma to istotny wpływ na adaptację tej rośliny w trudne warunki glebowe. Kluczem do sukcesu w uprawie pomidora jest dobrze wykształcony korzeń. Najlepiej jakby bryła korzeniowa była nieco większa niż standardowo, aby podczas sadzenia w warunki stresowe do zimnej często gleby roślina sobie lepiej mogła poradzić z przejściem tego trudnego okresu. Nasze zalecenia w tym zakresie to zastosowanie ultrahumusu, jest to chumian potasu, którym powinniśmy moczyć sadzonkę przed wysadzeniem. Zalecamy dawkę 1 litra na 100 litrów wody, aby wspomóc korzenie rośliny właśnie w tym trudnym okresie replantacyjnym. Drugim takim sposobem jest zastosowanie preparatów po posadzeniu już pomidorów do gruntu i wtedy zalecamy stosowanie preparatów algowych Super 50 500, preparat algowy w połączeniu z Natural Crop SL, czyli kompleksem aminokwasowym oraz biostymulującym w dawce 1 litra każdego z preparatów celem przygotowania rośliny oraz wzmocnienia naturalnych zdolności rośliny do przechodzenia stresu. Jeżeli już doszło do uszkodzeń, tak jak możemy zobaczyć tutaj na tej plantacji, gdzie rośliny mamy często poparzone, również z objawami zahamowania wzrostu, objawami zahamowania pobierania składników pokarmowych, wówczas stosujemy te same preparaty Natural Crop SL w wyższej dawce 1,5-2 litrów, jak również w połączeniu z preparatem Super 50 500, preparat algowy w dawce 1,5 litra na hektar. Wówczas uzyskujemy bardzo silny efekt regenerujący rośliny. Rekomendujemy zastosowanie takiego rozwiązania właśnie w tych warunkach stresowych, które możemy tutaj zobaczyć. Nasadzenia kolejnych terminów pomidora są w trakcie. Przed nami prognozy z lepszą pogodą, także myślę, że będziemy mogli przekazywać te informacje na bieżąco.
Na tę chwilę dziękuję za ten odcinek i będziemy informować o kolejnych naszych działaniach w warzywach, w kolejnych naszych relacjach.